Pożegnanie Narcyza, część trzecia. Gra w szczęście. W historii o miłości z narcyzem wchodzisz w rolę poszukiwaczki rozwiązań, możliwości jego uszczęśliwienia. Dlaczego to robisz? Ponieważ wydaje ci się, że jeśli on będzie szczęśliwy, ty w końcu zaznasz spokoju i radości. Niestety, narcystyczna osobowość jest tak skonstruowanym aspektem umysłu, który może być jedynie krótkotrwale usatysfakcjonowany, ale natychmiast znajdzie kolejne powody potwierdzające swe cierpienie. Ponieważ narcyz narodził się z odczucia wstydu, odrzucenia i niebycia dość dobrym, te korzenie wciąż będą jego alibi, by nigdy nie wznieść się poza tę konstrukcję uwarunkowań. Nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje postępowanie, ponieważ śni swe obrazy oddzielenia od wszystkiego. Jest królem we własnym teatrze, a inni są tylko statystami lub widownią, która będzie nieustannie biła brawo na stojąco i potwierdzała jego wspaniałość, której w głębi tak naprawdę nie odczuwa, ponieważ nigdy nie zaznał innej jakości bycia w tym świecie. Jest przekonany, że to jest jedyna prawda i nie ma innych możliwości. Świat naszych wyobrażeń jest niekończącą się opowieścią, ale świadomi ludzie potrafią rozpoznawać ich konsekwencje w swym życiu. Niestety narcyz jest ofiarą swej historii i obwinia wszystkich za swój stan. Nie jest w stanie przyjąć rzeczywistego wsparcia, bo wytworzona w czasie maska kogoś pewnego i niezależnego będzie nieustannie powtarzała, że z jego strony wszystko jest w porządku, doprowadzając cię do szału swym brakiem empatii i sztucznymi próbami grania ról kogoś niesamowitego. Jest nieporuszony twoją walką o stworzenie prawdziwej bliskości między wami. Może być nawet cierpliwy, wydawać się pozytywnie nieporuszony twoimi emocjami. Jeśli nie zaatakujesz jego sfery komfortu i nie wysuniesz ataku obalającego jego wartość. Jednak zrozumienie, że on naprawdę nie jest w stanie nic poczuć, może być początkiem twojej akceptacji, że nic nie możesz z tym zrobić, ale możesz to opuścić. W całej tej grze musisz rozpoznać, że inwestując swą uwagę, energię i myśli w tę postać, stwarzasz ją i zasilasz, dzięki czemu trwa przy tobie. On może rozkwitać tylko objęty twoim całkowitym oddaniem i zachwytem. Ty gaśniesz, ponieważ projektując na zewnątrz swą miłość, zapominasz lub nigdy sobie nie przypomniałaś, że to ty jesteś twórcą swego świata, a źródło szczęścia bije w tobie, a nie w zewnętrznych okolicznościach. Więc ostatecznie narcyz jest konstrukcją twych zaprogramowanych przekonań na temat miłości, ale dzięki temu możesz się przebudzić z tego nieporozumienia. Miłość nigdy nie miała nic wspólnego z potrzebą poświęcania się i ratowania tych, którzy są usatysfakcjonowani swą dominacją nad tobą. Wciąż wypełniasz ich swoją pasją, energią i miłością, stwarzając dla siebie pustkę w tym braku równowagi. Ta historia zmusi cię do powrotu do siebie i zrozumienia, że nie możesz grać już tej roli ofiary swych przekonań. Czas tu nie pomoże, tylko osadzenie w teraźniejszości i trzeźwe spojrzenie na fakty sprawią, że uwolnisz się z tych wyobrażeń, przez które cierpisz i gaśniesz.
Szczęście jest konsekwencją pożegnania przekonania, że wszystko jest ważniejsze od prawdy i miłości. Inwestując w iluzje, stajesz się ich zakładniczką. Zatrzymując się w pogoni za nimi, doświadczasz absolutnej wolności i radości w sobie. Twoja dojrzałość sprawia, że przestajesz się oszukiwać i masz odwagę pożegnać to, co nigdy nie było miłością, a tylko uwikłaniem w te scenariusze. Szczęście to chwila obecna, świadomość tego, kim jesteś, harmonia, brak identyfikacji ze zjawiskami i obiektami umysłu. Szczęście to twój naturalny stan, a wszystko inne jest kłamstwem. Czy chcesz poznać prawdę o sobie? Może już czas?